Dnia 9 września odbyło się pasowanie klas pierwszych na uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego. Pierwszoklasiści ospiewali hymn szkoły, a my przyjęliśmy ich z otwartymi ramionami do naszej społeczności. Co skłoniło Cię do wybrania pierwszego liceum ogólnokształcącego? Słyszałam dużo dobrych opinii od starszych koleżanek i też byłam 2 lata temu na drzwiach otwartych i podobały mi się profile oraz zajęcia dodatkowe. W zeszłym roku byłem na dniach otwartych i bardzo mi się tutaj spodobało. I poza tym znałem dużo osób ze starszych klas i bardzo polecali mi tą szkołę. Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii właśnie o tej szkole, ale też ta szkoła jako jedyna proponowała mi profil, który najbardziej mi odpowiadał i z którym chcę wiązać swoją przyszłość później. Bardzo dużo osób mi je polecało, w tym mój pan dyrektor mojej podstawówki, moi koledzy, koleżanki i fajne profile. A jaki profil wybrałaś? Dziennikarsko-prawny. Dlaczego? Ponieważ interesuje mnie właśnie te nauki humanistyczne i gdzieś tam chcę iść w kierunku językowym, coś takiego. Wybrałem profil medyczny, ponieważ chcę iść na medycynę w przyszłości. Psychologiczno-lingwistyczny. Dziennikarsko-prawny. I dlaczego? Ma rozszerzoną historię, rozszerzony polski, a to są przedmioty, które chciałabym zdawać na maturze.